Zapraszam wszystkich do kuchni Marioli. Moje przepisy są łatwe w przygotowaniu, smaczne i niedrogie. Witajcie wszyscy w kuchni Marioli. Dzisiaj przygotujemy kurczaka z ananasem z dodatkiem ryżu. Danie bardzo łatwe w przygotowaniu i smaczne. Zapraszam na krótki filmik do wspólnego przygotowywania tego dania. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. Ananasa przecinamy na pół. Środek należy wydrążyć i przełożyć do miski. gram piersi umyłam i kroję ją również w kostkę. Kurczaka przyprawiam solą, pieprzem i słodką papryką. Przygotowania kurczaka z ananasem potrzebujemy kurczaka, którego wcześniej pokroiłam, cebulę, paprykę, ananas pokrojony, pół szklanki soku ananasowego, pół szklanki bulionu drobiowego, brązowy cukier, sos sojowy, sos hoisin oraz czosnek, imbir. Przygotujemy teraz tego pysznego kurczaka. Na patelnię wlewam odrobinę oleju, dodaję kurczaka i podsmażam go. Po chwili dodaję cebulę, czosnek i imbir oraz paprykę. Dalej podsmażamy. Po chwili, kiedy cebula zmięknie i papryka, wlewamy bulion. Następnie wlewamy sok z ananasa, sos sojowy, cukier brązowy, ananas. I do tego sos. Dodajemy jedną łyżkę sosu hoisin. Kurczaka gotujemy dalej. Do kurczaka dodaję odrobinę chili, nie za dużo, oraz doprawiam go jeszcze suszonym czosnkiem. Kurczaka chwilkę gotujemy. Już kurczak zacznie się gotować, wlewam do niego jedną łyżkę mąki ziemniaczanej wymieszanej z wodą. Wlewamy pomału i energicznie mieszamy. Danie zakręcamy, kurczak jest gotowy. Do miseczek nakładamy ryż i teraz kurczak. Wspaniałe danie. Danie mamy gotowe, można je od razu podawać. Do tego odrobina sezamu, aby ładniej wyglądało. W tych miseczkach ananasowych danie pięknie wygląda. Jeszcze spróbujemy tego pięknego kurczaka. Jest dużo sosu, on jest taki wilgotny, mokry. Kurczak z tym ananasem i sosem jest bardzo smaczny. Słodkawy, słonawy i lekko pikantny. Tutaj z tym sosem hoisin należy uważać, bo to on daje tą słoność. Jedna łyżka, nawet płaska łyżka i próbujcie, żeby nie przesadzić, bo naprawdę będzie ciężko zjeść tego kurczaka. Mimo wszystko bardzo smaczny z tym ryżem. Polecam naprawdę, może nawet jakiś makaron sojowy. Danie jest łatwe w przygotowaniu, smaczne. No i szybkie w wykonaniu. Polecam Państwu przepis. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejny.